Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. No, nam się podaje, że dwutlenku węgla jest bardzo dużo i że wszyscy poumieramy, jeżeli się zwiększy poziom dwutlenku węgla. Natomiast, proszę Państwa, powiem Wam coś zastanawiającego, że gdyby zmniejszyć poziom dwutlenku węgla, który jest obecnie 0,03%, nie 1%, tylko 0,03%, gdyby zmniejszyć do 0,02%, to całe biologiczne życie, z wyjątkiem niektórych bakterii, zniknęłoby. Rośliny zielone by uschły i koniec. Zbóż by nie było, gdyż, proszę Państwa, rośliny z czego budują swoje ciała? No, z dwutlenku węgla, proszę Państwa. I gdyby nie coroczne zasilanie atmosfery przez wybuchy wulkanów, które przeciętny wybuch wulkanu, proszę Państwa, tyle uwalnia dwutlenku węgla do atmosfery, co ludzkość przez chyba 10 lat, jakoś tak. Więc gdyby nie te częste wybuchy wulkanów, to, proszę Państwa, życie na naszej planecie by zanikło z powodu braku dwutlenku węgla. No ale to machnijmy ręką, to są takie sprawy, które niektórzy uznają za niepoprawne politycznie, słusznie. Walczyć trzeba koniecznie walczyć i to tak, im mocniej, tym lepiej. Więcej, tak. Otóż, proszę Państwa, natomiast funkcjonariusze CIA w latach 80. zauważyli, proszę Państwa, że jakoś dziwnie się pamięć poprawia u osób przesłuchiwanych, gdy im podnosimy poziom dwutlenku węgla, którym oddychają. Pamięć się poprawia autentycznie. Potem zrobiono testy. I proszę Państwa, wyszło na to, że nie 0,03, czyli 0,03%, ale nasz mózg najlepiej operuje w stężeniu dwutlenku węgla od 1 do 3%. Nie 0,03, od 1% do 3, czyli od 30 do 100 razy więcej niż mamy go na zewnątrz. A propos, ile tutaj mamy dwutlenku węgla? 2%. Czyli nasze mózgi funkcjonują najlepiej. Oczywiście. O, można sobie spokojnie przypomnieć, gdzie te kluczyki. Nie wiem, nic zostało mniej. Tak? Kiedyś był taki Japończyk, wynalazca, i on nurkował tak w basenie, pływał pod wodą i się starał wytrzymać jak najdłużej. Oglądałem ten film. Wtedy mu do głowy jakieś najciekawsze pomysły. On to tłumaczył, że wtedy czuł, że jest blisko śmierci.
tak? Ale możliwe, no, tak, że działał ten mechanizm. Mechanizm dwutlenkowy, czyli wypierający tlen z hemoglobiny. Więc nie, no, ten mechanizm jest opisany i nawet najbardziej postępowi naukowcy go nie kwestionują, chociaż może za niedługą naprawdę postępowi go zakwestionują, że to jest nieprawda. Mechanizm Hendersona-Bora. No to trzeba by było napisać już nową, prawda, naukę. Ale to blisko jesteśmy tego. I proszę Państwa, tym różni się normobaria od hiperbarii, która oczywiście ma też osiągnięcia. I my w zasadzie bazujemy na tych osiągnięciach, które osiągnięto w hiperbariach. Bo proszę Państwa, jeżeli hiperbarię będziemy dozować tak, jak jest to zalecane, a więc krótko, to działań ubocznych nie będzie. Nie ma, bo nawet ta drobna szkoda tlenowa, która nastąpi poprzez te bardzo duże stężenie tlenu, jeżeli krótko będziemy w takiej atmosferze, to jeszcze nie nastąpi na tyle oparzenie, żeby organizm to w pół godziny czy tam godzinę zregenerował. No niemniej to jest uszkodzenie, to o tym wiemy, że tak jest. Natomiast rezultaty zdrowotnego działania hiperbarii, no, są ograniczane właśnie tym, że nie można tam być długo. I dlatego pomyślałem, stwórzmy coś takiego, co będzie działać podobnie do hiperbarii, a więc maksymalne dotlenienie, ale też nie za wysokie ciśnienie, nie za dużo tlenu, dwutlenku węgla tyle, ile trzeba. I dołożyliśmy jeszcze gaz, który był do tej pory kompletnie ignorowany przez biologów, wodór. Wodór był ignorowany z tego względu, że wiązanie chemiczne cząstki wodoru, wiemy, że wodór pisze się H2, prawda, czyli mamy dwie cząstki wodoru, to wiązanie jest bardzo, bardzo silne. Żeby je rozerwać, to trzeba dostarczyć dużej ilości energii, a takich porcji energii w normalnie funkcjonującym organizmie człowieka praktycznie nie ma. Praktycznie. A więc wodór, proszę Państwa, niby przenika nasze ciało, ale to tak, jakby go nie było. Tak jak azot. No bo azot też przenika ciało i nic, nie? Ale, proszę Państwa, jest różnica. No raz, że niektóre nasze bakterie jelitowe mają zdolność przyswajania wodoru, no ale to nie jest nasz organizm. Ale dopiero gdy odkryto szkodliwy wpływ rodników tlenowych na organizm, notabene tam pomylono pewne sprawy, ale to zaraz wyprostuję, zaczęto, no, zastanawiać się, jak tutaj wykluczyć negatywny wpływ rodników tlenowych na organizm. Okazuje się, że jest 5 rodników tlenowych, z których tylko jeden jest tak naprawdę szkodliwy. I to jest rodnik, który nazywa się rodnik hydroksylowy. Dlaczego on jest szkodliwy? Bo ma największą porcję energii niszczących i gdyby on wydostał się z mitochondria, a tak się dzieje w tak zwanym stresie oksydacyjnym, to wtedy się jest spustoszenie w białkach, enzymach i tak dalej, komórkowych. Wtedy komórka musi to naprawiać, a więc tam rozkładać, syntetyzować, a więc to wszystko jest wydatek energetyczny. Natomiast wodór jest jedynym
środkiem, który akurat potrzebuje taką ilość energii, jaką niesie ten rodnik hydroksylowy dla rozerwania tego wiązania i w ten sposób powstaje woda. Rodnik hydroksylowy zapisuje się OH i gwiazdka plus H2 i powstaje H2O plus H2O. I ta energia zostaje spożytkowana na stworzenie nowej cząstki wody, która jest już obojętna i która nie daje już uszkodzeń. I proszę Państwa, wodór, zwłaszcza no, u nas też już się to pojawia, ale w Japonii, w Korei Południowej, na Tajwanie, tam są bardzo popularne takie właśnie posiedzenia, gdzie oddychamy mieszanką HHO, takie wąsiki, wkładamy tak jak u nas zamiast masek tlenowych i wtedy wciągamy wodór i mamy opisanych wiele przypadków różnych schorzeń, które ustępowały albo wyraźnie łagodniały przez wprowadzanie wodoru do ustroju drogą oddechową. Oczywiście drugą drogą równie skuteczną jest picie wody wodorowej, którą właśnie macie tutaj, prawda? No i oczywiście oddychacie też wodorem. Wodór już od stężenia 0,02 wnika do organizmu. Natomiast tutaj jest stężenie najpewniej blisko 0,6. No to już jest 30 razy więcej od tego, co już wnika, prawda, przy minimalnym stężeniu, więc tutaj my praktycznie już po 10 minutach mamy organizm nasycony wodorem i ta ilość, którą my przyswajamy tego wodoru w trakcie tego posiedzenia, mniej więcej wystarcza na całą dobę, aby zneutralizować tak zwany stres oksydacyjny, czyli rodniki hydroksylowe powstające w trakcie przyspieszonego metabolizmu oddychania. I proszę Państwa, jest takie schorzenie, chyba że Państwo macie jakieś pytania, bo wolałbym odpowiadać na pytania niż samemu mówić. Jak się coś Wam nasuwa, proszę bardzo. Ale opowiem o takim schorzeniu zespół Littla, czyli mózgowe porażenie dziecięce. Rodzą się dzieci, które mają przykurcze. I opowiem o jednym z przypadków. Urodził się chłopczyk, ja znam jego historię, gdy miał już 6 lat. Od urodzenia miał przykurczoną rączkę w ten sposób, tutaj do klatki piersiowej. Druga ręka była sprawna, ale ta była ściśnięta i także jak go kąpano, no to trzeba było odsuwać, żeby umyć go tutaj, nie? I to jest mózgowe porażenie dziecięce. Jedyną odpowiedzią na to naszego lecznictwa jest rehabilitacja. A więc istotnie, gdy to dziecko było rehabilitowane, tam próbowano tam rozmasować, rozciągnąć i tak dalej, no to tam jakieś lekkie były rezultaty. Natomiast taką metodą, która daje bardziej spektakularne rezultaty przy zespole porażenia dziecięcego, czyli zespole Littla, jest hipoterapia. Słyszeliście Państwo? Hipoterapia. Czyli to jest dziecko układa się na idącym koniu odpowiednio w różnych takich pozycjach,
Więc tam kilka osób musi być i jedna osoba prowadzi konia, druga jest z boku, ubezpiecza, trzecia z drugiej strony i to dziecko jest no tak trochę gimnastykowane na tym idącym koniu i proszę Państwa, u tego właśnie chłopczyka udało się tam załatwić takie dwa turnusy hipoterapii i chłopczyk ten po tych dwóch turnusach dwa razy dziennie po 40 minut był na tym koniu. Rączka, proszę Państwa, otworzyła się i była prosta. A więc ogromny sukces, prawda? No ale turnusy się skończyły, upłynęło 6 miesięcy, rączka znowu była tak. Czyli był efekt, ale efekt przejściowy. Różnie to się tłumaczy, jaki jest mechanizm tego popuszczenia, prawda, tego przykurczu, to jest spastyka, nie? No niemniej nieistotne jest, jak my to wytłumaczymy. Faktem jest, że nawet najefektywniejsze metody, te takie no, rehabilitacyjne, dają efekty, ale dają efekty przejściowe. Natomiast okazało się, że jeżeli dzieci z porażeniami mózgowymi są poddawane zabiegom w hiperbariach, to statystycznie 90% z nich zmniejsza spastykę. U części bardzo wyraźnie zmniejszenie spastyki. I co najważniejsze, proszę Państwa, po serii zabiegów w hiperbariach, no bo dawniej nie było jeszcze normobarii, nie? Te efekty okazały się trwałe. Po dwóch, po trzech, po pięciu latach to, co udało się osiągnąć podczas tych zabiegów na posiedzeniach hiperbarycznych, jest nawet taki film na naszej stronie longevitas.pl, autyzm hiperbaria, w którym właśnie te badania zostały opisane i właśnie najważniejsze to, że ten efekt został utrwalony. I to też było motywem takim, że dzięki podwyższonemu ciśnieniu i składowi atmosfery można uzyskać rezultaty, których nie można uzyskać innymi metodami, nawet bardzo takimi no, nakłady i wysiłki, no bo tutaj, proszę Państwa, normobaria, no to tutaj nie ma jakiegoś wysiłku, tu się przychodzi i się siada, no pije się wodę i tyle, prawda? Natomiast, no, gdyby była kawa, no to byłby tutaj tłum najpewniej, no ale tak to. proszę Państwa, no tak, jeszcze drinki, prawda? O. dlatego, proszę Państwa, normobaria, która ma wykluczone wszystkie działania uboczne hiperbarii, a w związku z tym może być stosowana dowolnie długo. I praktycznie, no może jestem wizjonerem, ale tak myślę, że jeżeli wystarczająca ilość osób dowie się o tym i zrozumie tego, zrozumie to, to możliwe, że ludzkość przeniesie się do warunków normobarycznych. Przecież to, jeżeli jest to technicznie możliwe dla tutaj tej liczby osób, to również technicznie możliwe jest dla większej ilości osób, bo to nie jest jakieś no, coś takiego, co ludzi nie byłoby stać,
Powiem więcej, przeciętny nowo budowany dom kosztuje 3, 4, 5 razy więcej niż zbudowanie sobie warunków normobarycznych. Można to sobie zrobić i coraz więcej osób to robi, gdyż rozumie wagę tej atmosfery, wagę zdrowotną tej atmosfery. Czyli jak te kolonie na Marsie chcą zakładać, to powinni od razu normobaryczne warunki. No proszę Państwa, ja kontaktowałem się, tak tam więc bardzo tutaj rozsądnie mówi Pan, ja kontaktowałem się nawet, bo był moim pacjentem pracownik Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i ja jemu zasugerowałem, żeby ten pomysł poddać tej agencji, żeby tym kosmonautom stworzyć nie warunki takie, jakie są na zewnątrz, czyli lipne, tylko lepsze zdrowotnie, czyli normobaryczne, nie? Na tych stacjach kosmicznych, gdyż tam nie ma, proszę Państwa, problemu, jak jest możliwość utrzymania do jednej atmosfery, no to jeszcze pół atmosfery, no może wytrzymałość tych ścian nie jest taka, ale to pół atmosfery nie ma tutaj raczej, no i skład atmosfery i wtedy ci no, mieszkańcy tych stacji kosmicznych byliby w lepszej kondycji zdrowotnej. No ale na razie cisza, nie ma odzewu. No może... No, za długo przy życiu. No możliwe, że opłacalność tutaj, prawda? Ale wyszkolenie takiego kosmonautów swoje kosztuje. To chodzi raczej o to, że to byłaby herezja, skoro się walczy z tym tlenkiem węgla. No raczej tutaj kilka elementów odgrywa rolę, żeby tego nie wprowadzać. To idzie w dobrym kierunku, zbieramy dwutlenek i wsyłamy go na orbitę. Więc proszę Państwa, oczywiście to samo mogłoby dotyczyć łodzi podwodnych. Przecież tam to już w ogóle nie ma problemu zmodyfikować czujniki, wszystko jest. Żeby załogi były w lepszej kondycji zdrowotnej, nie? No ale to... Proszę Państwa, nowe trendy w nauce, w medycynie, w innych jeszcze działalnościach, proszę Państwa, wdrażają się bardzo powoli i jak zauważono to na początku XX wieku, musi się dokonać zmiana pokolenia, a więc wymrzeć muszą ci, którzy wierzą, że dobra atmosfera no to jest ta na zewnątrz, a nie ta. I wtedy wchodzą nowi, którzy wiedzą już, że ta atmosfera jest fizjologiczna, a nie tamta. Tamta jest niefizjologiczna. Natomiast są takie pytania, proszę Państwa, właśnie odnośnie przeciwwskazań. Więc ja tutaj tak przewrotnie mówię, proszę Państwa, owszem, są przeciwwskazania, gdy idzie o komorę normobaryczną. Przeciwwskazaniem jest wychodzenie z warunków normobarycznych na te marne warunki na zewnątrz, gdyż no tam funkcjonujemy gorzej. Tutaj funkcjonujemy lepiej. Wcześniej takie pytanie przyszło, czy się człowiek nie uzależni zbytnio od tych warunków? Proszę Pana, no ja przynajmniej tego nie zauważyłem, a już 9. rok codziennie nocuję w normobarii, także no to... Czyli nie uzależnił się doktor. No, w pewnym sensie. Chodzi mi o to, że później może jak za często się korzysta, to na zewnątrz człowiek dużo gorzej zacznie funkcjonować, tak? No, aż tak tego się nie zauważa. Natomiast no, istotnie tutaj jest po prostu lepiej, nie? Wskazań, bo niektórzy nie
niektóre filmy wypisują, że przeciwwskazaniem jest przebywanie kobiet w ciąży. Oczywiście my wiemy, że nie jest to przeciwwskazanie. No oczywiście nie, więc... Ale niektóre komory piszą, że jednak jest to przeciwwskazanie. No oni sobie kopiują, proszę pana, przeciwwskazania z komór hiperbarycznych, które komór normobarycznych nie dotyczą, bo istotnie komory hiperbaryczne mają pewne przeciwwskazania. One też są w wielu wypadkach naciągane, no ale tak samo jak naciągane są te ostrzeżenia przy lekach, że grozi wszystko i ze śmiercią włącznie, bo w sytuacji stosowania incydentalnego, no to te przeciwwskazania rzadko występują, nie? Leków, jeżeli się bierze incydentalnie. Więc leki, proszę państwa, świetna rzecz, super, ale pod warunkiem, że bierzemy to krótko. To naprawdę są czary. Tak, bierzemy tabletkę i proszę, objaw znika, nie? No, znika na... Przyczyna nie znika. No, jeżeli... Ale nie, bo przyczyny czasami są chwilowe. I jeżeli jest chwilowa przyczyna danego objawu, my go sobie przypudrujemy, nie ma go, mija ta chwila, nie ma przyczyny, nie ma, czyli no to działanie rozsądne, prawda? Natomiast no, na dłuższą metę to oczywiście działania uboczne. Teraz proszę państwa, wracając jeszcze do tych nieszczęsnych stawów, które opisałem, RZS, prawda? I teraz proszę państwa, może omówmy tą sprawę. Więc przychodzi taka starsza pani i mówi, panie doktorze, no ona miała już 80 lat. Panie doktorze, nie mogę już chodzić na spacery, bo tak mnie bolą kolana. Gdy się po mieszkaniu poruszam, też mnie bolą, no ale na tyle, że mogę jeszcze sobie przejść, nie? No i patrzy, no takie tutaj opuchnięte, prawda, te kolana. I w związku z tym, że to już nauka odkryła, że to jest proces autoagresji, który w dodatku stymulowany jest żywnością. Żywność jest tym stymulantem do powstania tej autoagresji. Otóż, proszę państwa, co doradziłem tej pani? Więc, bo nie wiem, czy wiecie państwo, ale jeżeli żywność coś wywołuje, no to brak żywności spowoduje co? No, że objaw zniknie. No, znana sprawa, głodówki lecznicze, prawda? No, czy można to nazwać lecznicze? Zdrowotne raczej, prawda? No bo czy one doprowadzą do wyzdrowienia? No mogą doprowadzić w trakcie tego, ale niekoniecznie. Więc głodówka i oczywiście ból znika, bo nie ma stymulacji autoagresji. No tylko, że głodówka, proszę państwa, ma ten minus, że no, nie można tego prowadzić na dłuższą metę. Z powodów takich, że no, będzie jak z tym koniem, który już się prawie, że oduczył jeść, no ale dzień wcześniej padł, no i, a tak to by już mógł nic nie jeść, prawda? Cyganowi się udało, tak. Otóż, proszę państwa, jest pewien myk, pewien sposób, żeby nie dostarczać produktów, które nasilają proces autoagresji, a zarazem dostarczać energii, żeby no, nie stało się tak jak z tym koniem, prawda? Otóż taką dietą, i to wypróbowaną przez już
setki tysięcy ludzi na świecie, jest dieta stekowa. Amerykanie to wykombinowali i polega ona na tym, że sobie smażymy steka wołowego na smalcu, sól, pieprz i sobie go zjadamy. Stek. Do tego możemy jeszcze pić przygotowaną wodę i możemy sobie pić zieloną herbatę. Właściwości zdrowotne zielonej herbaty też są ogólnie pozytywnie opisywane. I proszę Państwa, zaleciłem tej pani, żeby przez 14 dni odżywiała się wyłącznie stekami. Po 7 dniach wróciła na następny zabieg, bo ja tam też robię akupunkturę. I ta pani mówi, panie doktorze, no niesamowite. Bóle ustąpiły. Mogę już na spacery sobie wychodzić. Jeszcze boli mnie, gdy po schodach idę, bo wtedy przy chodzeniu po schodach tam inne obszary stawów tam są używane i tam wtedy bolało. No to mówię, no to gratuluję, możemy sobie pogratulować. Piękny rezultat. No mija następne 7 dni, wraca ta pani uszczęśliwiona, mówi, doktorze, już po schodach chodzę. No i istotnie żwawiej porusza się wszystko. No oczywiście my oprócz diety stosujemy też akupunkturę, no, posiedzenia w normobarii, dajemy też pewne odżywki, żeby siły się poprawiły, więc stan ogólny się poprawił. Przychodzi natomiast na trzeci raz, czyli już po trzech tygodniach i mówi, panie doktorze, dzisiaj już jest dobrze, ale wczoraj cały dzień bolały mnie kolana. No, ja znając praktykę, mówię, to proszę sobie przypomnieć, czy dzień przed tym dniem, czyli nie wczoraj, tylko przedwczoraj, czegoś pani nie zjadła, czego nie powinna pani jeść, no bo pani tylko steki miała jeść, nie? Przy czym no już na trzeci tydzień to raczej już do tych steków dokładamy jakieś kiszone ogórki, czy jakiś owoc awokado, to są takie bezpieczne produkty. No i okazało się, że ta pani właśnie przedwczoraj mówi, ale to doktorze, no to no, trzy kęsy chleba. Gluten poszedł. No, co tu dużo mówić. Tak jest. Otóż, proszę Państwa, więc zjadłam, mówi, no może trzy kęsy chleba. I to wystarczyło, żeby pobudzić proces autoagresji i całą dobę bolały stawy, tam lekko nawet spuchły. Otóż, proszę Państwa, właśnie jedzenie jest tym, co napędza autoagresję i dieta stekowa, proszę Państwa, jest fajną alternatywą dla głodówki, gdyż no, jesteśmy najedzeni. Najczęściej, proszę Państwa, dla mężczyzn wystarczą na dobę dwa steki i są najedzeni, albo dla kobiet nawet jeden stek i koniec, nie potrzeba więcej. Nie jedzą mięsa. Czy jest jakaś alternatywa dla nich? No oczywiście, że jest. Po prostu należy wykluczyć to, co wywołuje autoagresję. A można to zrobić w ten sposób, że zbadamy sobie krew na nietolerancje pokarmowe. Jest takie badanie. Jest ich tam kilka różnych i jak wyjdzie, że na przykład ktoś nie toleruje pszenicy, nie toleruje kazeiny, nie toleruje jajek, drożdży, imbiru, kukurydzy,
no to te produkty należy wyeliminować z diety i okaże się, że autoagresja zanikła. Steków można nie jeść. No, można bez steków, oczywiście. Steki to jest taka, no, podróbka głodówki, o. Że to 2 tygodnie wystarczy? Dla uzyskania rezultatu. Później natomiast, my, to jest dłuższa sprawa, więc jaką my mamy praktykę. Więc tak, 2 tygodnie same steki. Koniec, więcej nic. Natomiast już na trzeci tydzień dodajemy 2 produkty do tych steków. I obserwujemy, czy autoagresja nie nawraca. Jeśli nie nawraca, to co? To w porządku. Ale jeżeli, miałem taki przykład, standardowo pierwsze daję kiszone ogórki, owoc, awokado. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby była nietolerancja na kiszone ogórki oraz na awokado. Następny tydzień rozszerzam o kiszoną kapustę i na przykład cebulę. I zdarzyło mi się już, że pacjent mi zameldował, że po wdrożeniu kiszonej kapusty dolegliwości nasiliły się. A więc wtedy tą kiszoną kapustę zapisujemy na tak zwaną czarną listę i tego unikamy. Najpewniej, gdyby zrobił sobie badanie na nietolerancję pokarmową, to by wyszło, że ma nietolerancję kapusty albo drożdży, gdyż w kiszonej kapuście mogą być drożdże. I w taki sposób można też, proszę Państwa, dojść do tego, czego nasz organizm nie toleruje. No i jeżeli będziemy tego przestrzegać, nie będzie objawów autoagresji. Z krwi robi się nietolerancję u hormonów? Robi się badanie nietolerancji robi się za pomocą różnych testów, przepraszam, z krwi. Jest test odwróconej flokulacji, gdzie się bierze próbkę krwi, rozcieńcza się, usuwa się czerwone krwinki i wylewa się na taką płytkę, na której jest 48 pól z wysyconymi antygenami różnych produktów spożywczych. Tam, gdzie zmętnieje, to znaczy, że krew nasza łączy się i to jest objaw nietolerancji danego produktu, który jest na tej płytce. Są też inne testy. Niemniej istotą jest to, że ma być reakcja po połączeniu antygen przeciwciało i gdy się z tego gdy usuniemy to z pożywienia, stan się poprawia. Opowiem następną historyjkę o chłopczyku 10 lat, który, proszę Państwa, przychodził do nas na posiedzenia do Normobali, tam do Szalejowa, z powodów takich, że od niemowlęctwa chłopczyk ten miał AZS. Co to znaczy AZS? AZS to jest atopowe zapalenie skóry. Czyli podobnie do RZS, tylko że inaczej
zlokalizowany nie stawy, nie wnętrz, tylko skóra. Skóra czerwona, swędząca, rozdrapuje do krwi. Autoagresja również. No, AZS to jest też autoagresja, oczywiste. I proszę Państwa, dziecko nie śpi, bo się drapie, to swędzi, łuszczy się skóra, takie jakby łuszczycowe te zmiany ma. Chłopczyk 10 lat. No i proszę Państwa, tam była akurat też na tym posiedzeniu, tam w Normowarii, moja znajoma, która zajmuje się robieniem tych testów z krwi, że to kropla krwi tam oznacza poziom tych, nietolerancje pokarmowe. No i ona wiedziała o tym, no ale rozmawia z tą babcią, która tego wnuczka swojego przyprowadziła, no bo usłyszała, że Normobaria ogólnie poprawia stan zdrowia, no to AZS no też jakiś słaby stan zdrowia, więc no i istotnie ten wnuczek trochę lepiej spał po tych posiedzeniach w Normobarii, ale żeby jakiś przełom był, proszę Państwa, to nie było. No i ta moja znajoma namówiła tą babcię, żeby zrobić temu chłopczykowi to badanie. No ta babcia no nie bardzo była chętna, bo to takie badanie 500 kosztuje, no to jej jednak trochę to jest grosza. A oprócz tego mówi, no proszę panią, co tu dużo mówić? Myśmy byli już w Warszawie u najsłynniejszych profesorów alergologów, byliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka, byliśmy na klinice we Wrocławiu dermatologicznej, no wszyscy rozkładają ręce, mówią, no niestety to jest AZS, atopowe zapalenie skóry, to jest rzecz wrodzona, genetyczna, no niemniej nieuleczalna. No i tutaj no, zastosowanie jakichś teścików z kropli krwi, no, gdzie tutaj wielkie sławy medyczne, prawda, powiedziały, że no tylko, proszę Państwa, sterydy przeciwhistaminowe, no istotnie te sterydy, te maści, środki przeciwhistaminowe łagodziły to. Ale to na krótko. No i zaraz działania uboczne, nie? Otóż, proszę Państwa, no ta babcia rada w radę wreszcie postanowiła już, jak to się mówi, raz kozie śmierć, da wnuczka, trzeba się poświęcić i to badanie sfinansowała. Otóż, proszę Państwa, ta moja znajoma bada, patrzy, wybitna reakcja ta nietolerancji na. No, co Państwo myślicie? Czyli mleko. Tak jest. Tak jest. Mleczko. Dalej. Bo było 4. Tak jest, było. Pszenica. I drożdże. 4, że tak powiem, jeźdźcy apokalipsy. Więc ten chłopczyk, proszę Państwa, podejrzewam, że od urodzenia nie dostał ani jednego posiłku, który by tych, choć jednego spośród tych 4 rzeczy nie spożywał. No może przypadkiem, gdy się odżywiał samymi cukierkami, no to wtedy nie jadł białek, chociaż w cukierkach mleko w proszku jest. Tak. No ale pszenicy nie jadł, prawda, ani jajek, ani, no, ale no i drożdży też, no bo cukierki są jej jednak nie tego, nie? No i proszę Państwa,
Konsternacja. Co tu robić? Przecież ten chłopczyk, jogurciki, batoniki, kaszki, drożdżóweczki. No, tak się dzisiaj odżywia dzieci. No a co tutaj temu chłopczykowi dawać? No ta moja znajoma już obeznana z tym, no to tam podpowiedziała, co i jak zrobić, prawda? No i proszę Państwa, mija chyba 2 albo 3 dni, dostaję telefon od tej babci, mówi: Pani Danusiu, no to chyba jakiś cud. Skóra, która była taka czerwona i swędząca, już po tych dniach wszystko się wycofało. Więc mówi, no ale to jest niemożliwe, to przecież, żeby to najwięksi profesorowie nie wiedzieli o tym i zapisywali tylko lekarstwa? Dziwne to jest, nie? No ale minęło, proszę Państwa, z 2 tygodnie i pani Danusia znowu dostaje telefon od babci. Pani Danusiu, no coś się stało. My tak pilnujemy, a tutaj znowu pojawił się świąt i to zaczerwienienie. No, ta moja znajoma mówi, pilnujcie, znaczy poszukajcie co. Okazało się, że nie, pilnowali i tak dalej, ale proszę Państwa, druga babcia, proszę Pana, nie no, wiedziała o tym, wiedziała, więc cóż zrobiła właściwego? No mleko szkodzi, ale mleko kozie niby nie. Ale to była nietolerancja kazeiny, a kazeina jest i w jednym i w drugim i w owczym. W zasadzie kazeiny nie ma tylko w mleku kobylim. Notabene można dostać mleko kobyle w proszku, można sobie robić mleko kobyle. Więc na kozim mleku ugotowała budyniek dla swojego, a więc też pszenica i tamte inne sprawy. No i no zdrowe, prawda? No jednak jak poszukali, to się doszukali. No i proszę Państwa, no jakie z tego wnioski? No wnioski takie, że owszem, medycyna nasza, w zasadzie nie można tego nazwać medycyną, to jest lecznictwo. Lecznictwo. Ma ogromne osiągnięcia techniczne, to nie ma dwóch zdań. Protezowanie, rewelacja. Co prawda drogie, ale jednak działa. Uzyskiwanie, więc intensywny nadzór nad ciężko chorym człowiekiem. Super. Uratowało to wiele istnień. Super precyzyjne operacje. To nie ma dwóch zdań. Niemniej to wszystko jest, no i oczywiście środki farmaceutyczne, leki, które tak precyzyjne potrafią bardzo wiele spraw odwrócić, czyli może nie odwrócić, ale złagodzić praktycznie każdy objaw. Doskonałe znieczulenia. Ale to wszystko jest tylko lecznictwo. Natomiast normalnemu człowiekowi przecież nie chodzi o to, żeby się leczyć. No chyba, że komuś chodzi o to, żeby się leczyć, proszę bardzo. Ale normalny człowiek raczej myśli o tym, żeby się nie leczyć, żeby być zdrowym. Bo żyć po to, żeby się leczyć, no to może to kogoś kręci, ale no mnie nie. Raczej żyć po to, żeby realizować swoje plany, marzenia i różne inicjatywy.
pomagać ludziom. No tak jak ja tutaj Państwu staram się pomóc przez informację, bo informacja jest no, nawet w Piśmie Świętym napisane było, że na początku było słowo, prawda? I od informacji można bardzo wiele. I proszę Państwa, nie jest istotne to, co widać. Istotne jest to, czego nie widać. Tak jak tutaj, proszę Państwa, z tym AZS-em. AZS, no to jeszcze było Akademicki Zespół Sportowy. Zrzeszenie Sportowe. Zrzeszenie, Akademickie Zrzeszenie Sportowe, tak. Więc tak jak z tym AZS-em i prawda, czerwona skóra, posmarujemy maścią ze sterydami, proszę, nie ma, nie? Ale to jest zadziałanie chwilowe na ten obszar, stąd tutaj te komórki, które naciekały ten obszar, przeniosą się w inne miejsce i ogólnie jest to samo, tyle że w tym miejscu, prawda, czyli no, uzyskujemy ten efekt, który zamierzamy, ale nam przecież o to nie chodzi. Nam chodzi o to, aby objawy te zniknęły i już się nie pojawiały. A to tylko dzięki wyzdrowieniu. I normobaria, proszę Państwa, jest takim miejscem, w którym procesy zdrowienia są bardzo przyspieszone. I dlatego no, trzeba, abyście Państwo już myśleli o tym, jak to by zrobić, żeby mieć własną normobarię. Tak jak ja mam własną normobarię, tak jak właściciele tej normobarii mają własną normobarię i podejrzewam, że jak nie ma chętnych, którzy by tutaj nocowali, bo tam są dwa miejsca do nocowania, no to sami przychodzą i sobie wzmacniają swoje zdrowie, bo to się opłaca. Pan to zrobił tylko w sypialni? Nie, ja mam budynek dwukondygnacyjny. 5 metrów średnicy taka beczka. Oczywiście dennice, wszystko jest. Ja to widziałem. W internecie jest, tak. Ja mam... Za każdym razem pan się dekompresuje wychodząc po bułki? No a jak? Po bułki. Inaczej nie można. Ale to proszę pana... To tak na początku ludzie tak to przeżywają, że to jest jakieś uciążliwe albo coś w tym stylu, ale to jeżeli mamy w dodatku do dyspozycji turbo, to proszę pana rachciach i już jest po wszystkim. No są zaklejone na stałe. Także co, kończymy posiedzenie. Bardzo mi było miło z Państwem. Czym ja to zapamiętam? Kwercetyna. To jest jeszcze parę różnych, to jest prawie oprócz kwercetyny, nie? Kwercetyna. Jest proszkowany wyciąg. A co to jest? To jest kwercetyna. Kwercetyna kompleks. Witajcie kochani, nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.